Witam Państwa ponownie i na falach UKF, czy też FM i na www.net.fm. Państwa witam ponownie w Kurierze Samopołudnie i w ramach eksperymentu witam także na żywo na kanale YouTube, którzy nas oglądają i tu mówię i dzień dobry i miło Państwa widzieć, a w studio gość zapowiadany Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta, pisarz, influencer. Już się przyzwyczaiłem. Recydywista jeszcze. Recydywista. A, właśnie od tego zaczniemy. Miała być akcja ewakuacji, ale zaczniemy od tego, że wyrok. Ja mówię dużo, a pan redaktor mówi normalka. Ja... Tyle dają za nic. To jest jak u Sołżenicyna w Łagrze. Dwóch gości rozmawia, ile masz 10 lat, a za co za nic. Nie gadaj głupot, za nic dają tylko piątkę. No więc te 4 miesiące prac społecznych to jest w tej chwili wyrok powtarzający. Tyle się, tyle dostał Robert Bąkiewicz za to, że bronił kościoła przed wściekłymi babami od pani Lempart w czasie tak zwanych czarnych protestów. Tyle dostał Marian Dzierżawski za to, że bronił dzieci nienarodzonych. Tyle dostałem ja poprzednio za to, że nazwałem pana redaktora Wielińskiego realizującego linię niemieckiej propagandy Volksdeutschem. Ale to jest rozdzielnik? Nie wiem, to tak sprawia wrażenie. Ja państwa namawiam, bo tak niezręcznie jest mówić o swojej sprawie, no zawsze można powiedzieć, że ach, tu Ziemkiewicz, nie wiem, łka, żali się, ha, 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 bo to na pewno tak trolle oczywiście PO-skie piszą, ale nie chodzi o jedną sprawę, jest coś takiego jak statystyka. Polskie prawo się nie opiera na precedensach jak anglosaskie, ale istnieje pojęcie orzecznictwa i jak się przejrzy orzecznictwo, to mamy po prostu, no jak, przepraszam, jak w pysk dał, statystyka pokazuje, mamy partyjne sądy. Znaczy, tak jak w PRL-u, sądy w służbie partii, tylko partia ma dwie litery, a nie cztery. Natomiast naprawdę, kilkadziesiąt wyroków, gdzie działacze KOD-u, tak zwanych obywateli RP, czy innych tego typu organizacji, za ewidentne złamanie prawa, które na przykład zakazuje blokowania, rozbijania legalnie zarejestrowanych, czy utrudniania po prostu legalnie odbywających się zgromadzeń publicznych. Wszyscy są uniewinniani. Sędzia stosuje knyw, że to w interesie publicznym oni działali, albo że mała szkodliwość społeczna. Wbijają lewacy do kościoła, przerywają nabożeństwo. Mała szkodliwość czynu społecznego. Tak, ale ktoś blokuje czy przeszkadza w paradzie równości, to już wyrok jest ma jak w banku. Jak wyrwała dziewczyna aktywistce torbę tęczową, 2 lata więzienia bez zawiasów, rok odsiedziała. To są polskie sądy w tej chwili. Nazwać prezydenta debilem, bardzo proszę, tak długo jak prezydent jest z PiSu. Komorowskiego by nie tak, przeszło. Nazwać PiS zorganizowaną grupą przestępczą, to też można. Też można. Ale, jak kibice mieli napis Donald ma tolę, nie ma tole, tylko taka żart. Ma tolę, to za to poszedł wyrok. No i jak się nazwie łachmytą i padliną człowieka, który się dopuścił mega podłości, czyli rozpowszechnił na cały świat kłamstwo o jakichś strefach wolnych od LGBT, gdzie do dzisiaj, jak się rozmawia z jakimkolwiek zachodnim dziennikarzem, oni to uważają za oczywiste. To jest powszechna wiedza na Zachodzie, no tak, ale to ciekawe, bo... że w Polsce są jakieś miasta, do których zakazano wstępu homoseksualistom. Bo ty powiedziałeś, że to jest kłamstwo, i dobrze znam akta sprawy, i rząd, czy sąd, rząd może się... teraz może się pomylić, co jest co. Powiedział, że jednak to nie jest, że jednak ponieważ nieprawdę. Ponieważ pan Staszewski, bo mówimy o niejakim Barcie Staszewskim oczywiście, powiedział, że on te tablice takie z napisem, których zdjęciami Guy Verhofstadt wymachiwał w Parlamencie Europejskim, gromy miotając na Polskę, i które były podstawą nałożenia na Polskę uciekło mi słowo, Parlament Europejski przyjął rezolucję tak potępiającą i nałożono na Polskę, zagrożono tym województwom, gdzie pan Staszewski przyklejał te kartki, że będą obcięte fundusze strukturalne, jeżeli nie odwołają tych uchwał o tym, że rodzice mają prawo nie zgodzić się na to, żeby im się wbijali do szkoły nieuzgodnieni z ministerstwem i z rodzicami edukatorzy rozmaici. Więc te tablice, to pan Staszewski powiedział, że to był taki happening artystyczny. Że on nie chciał, wieszając tablicę strefa wolna od LGBT, nie twierdził, że to jest strefa wolna od LGBT, tak, i sąd to klepnął. Ja już nie mówię sąd. Skoro TVN stworzył taki precedens, że nie ma dla nich Trybunału Konstytucyjnego, jest Trybunał Przyłębski, więc ja nie mówię Przyłębskiej, to ja nie mówię o wyrokach sądu. To jest wyrok akurat pani, która się nazywa Kosek Janusz. Nie, to są wyroki, bo trzeba mówić o wyrokach konkretnych.
świetnych, zaangażowanych politycznie sędziów. Ale jak to wytłumaczyć? Justycji, to, prawda? Uzasadnienie z reguły ustne, potem pisemne się pojawia. No, jestem ciekawy logicznego. Nie byłem przy ogłoszeniu wyroku, więc nie znam uzasadnienia ustnego. Na pisemne czekamy, żeby złożyć apelację. No ale apelacja trafi do tego samego sądu piętro wyżej, gdzie też się roi od justytucji, prawda? I w związku z tym wiele sobie nie obiecuję. Być może jeszcze mnie zdąży pan prezydent ułaskawić. Nie wiem, czy będę robił to. Ale to też jest ciekawe, bo na przykład sąd, ten sam sąd warszawski okręgowy, olał, przepraszam, ułaskawienie pana prezydenta, bo ja zostałem poddanemu ogromnemu hejtowi za to, że w sprawie z powództwa pani, z oskarżenia prywatnego pani Podleśnej zostałem skazany na 10 tysięcy złotych grzywny. Te 10 tysięcy mi zabrano w tempie po prostu, że nie widzieliście państwo polskiego sądu, który tak świetnie pracuje. Żeby oni tak na co dzień pracowali, prawda, to by nie trzeba było żadnych sądów 24-godzinnych. Uwinęli się jak nigdy. Po czym zostałem ułaskawiony przez prezydenta, no i jest z tego, co wiem od wszystkich prawników, powszechne i oczywiste, że w takiej sytuacji grzywna podlega zwrotowi. A jakaś pani Iwaszko, jeśli dobrze pamiętam, sędzia tegoż sądu okręgowego, napisała, że ona nie widzi podstaw i nie widzi powodów. Nie oddamy ci grzywny i co nam zrobisz, pisowcu? No, więc no to jest, tylko tak brzmi, jakbym ja miał problem. Proszę państwa, ja tam do problemów jestem przyzwyczajony. My mamy w Polsce problem. Mamy naprawdę cholerny problem z tymi sądami, które już po prostu zupełnie jawnie stosują, bo proszę zauważyć, to jest taka fala skazań. Kiedyś Adam Michnik zastraszał swoich przeciwników, to były takie klasyczne slapy, jak to się dzisiaj nazywa, czyli te pozwy, które mają wywołać efekt zwierzący, ale on wytaczał procesy cywilne. A teraz mamy falę skazań skarnych z artykułu 212, który jest czymś skandalicznym, w ogóle w prawie cywilizowanym nie istnieje. No to powinno pana redaktora ucieszyć, że pan minister Adam Bodnar powiedział, że to jest slapy będzie zwalczał i artykuł 212 zlikwiduje. Ja pamiętam, to już będzie chyba piąty rząd, który deklaruje, że zlikwiduje 212, bo i PiS deklarował, i czyli Platforma deklarowała, i tak wszyscy deklarują, nikomu jeszcze się nie udało. A ja nie pamiętam rządu, który by nie deklarował. Wszyscy i wszystkie partie polityczne deklarowały. No bo co to jest 212? To jest artykuł, który no, tam niby istniał wcześniej, ale w stanie wojennym go tak przeformułowano, że to jest artykuł, który karze do 2 lat więzienia daje za podważanie zaufania do osoby publicznej. Nie wiem, nawiasem mówiąc, dlaczego pan Staszewski jest osobą publiczną. To zostało w stanie wojennym wymyślone po to, żeby skazywać, to jest taka szybka linia do skazywania ludzi, którzy pisali w prasie podziemnej. Napisałeś coś o jakimkolwiek, że minister z PZPR jest niekompetentny, łup 2 lata z 212. Bo właściwie ten artykuł może służyć do skazania każdego. Jak ktoś z państwa powie, że nauczyciel w jego szkole jest głupi i źle dzieci uczy, albo że lekarz jest konowałem, to on może złożyć prywatne to skarżenia i dalej już jest wszystko w ręku, czy trafi na sędziego, który prawda, mu się przychyli do tego wniosku i czy ten wyrok uzyska. Także zwracam uwagę, że 212 nie naprawia żadnych domniemanych szkód, bo w procedurze cywilnej, jak ja kogoś obrażę, on się czuje obrażony. Idzie do sądu, wygrywa, to ma zasądzone przeprosiny. Jeżeli wygra, wygrywa przeprosiny. Jeżeli udowodni, że poniósł jakieś szkody materialne z powodu... Właśnie ta procedura jest trudna, bo żeby wygrać przeprosiny, to trzeba udowodnić, że ta wygłoszona o nim opinia negatywna jakieś wymierne szkody spowodowała. Że na przykład pan Wieliński, świetna praca mu uśmiechała się, ale Ziemkiewicz go nazwał Volksdeutschem i powiedzieli mu, że oni Volksdeutscha nie zatrudnią. O, to wtedy miałby szansę w procedurze cywilnej wygrać. Natomiast w procedurze karnej pan Wieliński poszedł do sądu i powiedział, że Volksdeutschem to można nazywać tylko kogoś, kto podpisał Volkslistę, a on się urodził po wojnie, więc nie podpisał Volkslisty z oczywistych powodów. I sąd to kupił. Tak jak wyjaśnienie Barta Staszewskiego o happeningu. Sąd to kupił, chociaż zwróciłem uwagę, że sam pan Wieliński na przykład członków PiSu nazywa bolszewikami. Czyli sam nie stosuje wykładni, którą, bo jako żywo żaden z nich z Leninem za broń nie strzelał. Więc takie są zabawy w polskich sądach. Ale teraz pan Wieliński teraz mimo wyroku skazującego tych 10 tysięcy złotych, które mi to jest osobne. U niego też mnie skazali na 4 miesiące prac społecznych. Pan Wieliński z tym piętnem Volksdeutscha będzie musiał żyć dalej.
Ja go nie muszę przepraszać. 212 nie każe mi przepraszać. 212 nie likwiduje skutków żadnego naruszenia, zniewagi. To jest tylko czysta represja, czysta zemsta. I pan Wieliński z tego nic nie ma. Chociaż pan... to nie no, ma satysfakcję. Podejrzewam, że satysfakcję miał dużą. Chyba nie ma satysfakcji, bo to jest też ciekawe. Z sądu wykonawczego dostałem kopię pisma, którą oni wysłali do pana pełnomocnika Wielińskiego. I okazało się, że redaktor Wieliński próbował wpływać na wydział, na sąd wykonawczy w konkretnie, jak oni mają zarządzić wykonanie tej kary. To znaczy, jakie ja mam prawo społeczne wykonywać. Co odesłano mu tam akurat przypadkiem, sędzia się trafił jeszcze nie z justycji widocznie. I napisali mu, że nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby tak zwany pokrzywdzony w sprawie się wcinał w to, bo to jest wyłącznie kompetencja sądu wykonawczego, jak oni określą, prawda, co ja mówię. Ale to jest wskazówka pokazująca, o co chodzi w tym wszystkim. Że chyba, wydaje się, plan był taki, żeby mnie upokorzyć po prostu, tak? Że ubierzemy, zmusimy Ziemkiewicza, żeby go ubrali w pomarańczową kamizelkę, damy mu miotłę do ręki, op, fotografem, nieważne, mógłbym tą miotłą tylko jeden raz smachnąć, przecież chodzi o zrobienie mema, tak? Żeby to chodziło, patrzcie, zemsta, jest, kurde, sprzątają ulicę, coś tego. Wyrzucony z telewizji polskiej chociaż dawno temu i musi zamiatać ulicę. To wykorzystał inny nasz kolega Ziemiec, który zrobił świetną promocję na malowaniu ścian swojego kanału na YouTubie, więc pewnie byłoby podobna emocja by towarzyszyła. Myślę, to akurat to jest zastosował zasady judo, tak? Czyli złapał ich za rękę tam, gdzie oni próbują uderzyć i pociągnął. Ładne, to podobało mi się. Natomiast tutaj widzę wyraźnie, że już wracając, to jest pewna skoordynowana akcja. Tych 212 nagle się narobiło. Ja wiem, bo to jest wiedza Policzynela, że to wyszło ze środowisk właśnie Stowarzyszenia Justycja. Pozywajcie, piszcie te akty oskarżenia, co ciągle mylę, bo pozew to jest cywilny. Tak, to jest akt oskarżenia. Piszcie te akty oskarżenia właśnie z 212, bo to szybko, łatwo, szybka ścieżka. Zasypiemy pisowców wyrokami skazującymi, żeby stworzyć takie memy, że to wszystko przestępcy, bo mają tyle, a tyle wyroków. Oczywiście schrzanili to, jak to sędziowie, bo justycja czynienia, sądy pracują tak, że wybory już się dawno odbyły, a te wyroki dopiero teraz zapadają. Ale mój wyrok to jest pikuś, no co, chcą mnie upokorzyć. Ja tam żadna praca nie hańbi poza pracą w Gazecie Wyborczej, więc mogę tę ulicę pozamiatać, nawet kibel wyczyścić. Trudno, to lepsze. Natomiast jeżeli mamy na przykład sprawę mojego kolegi z Republiki Sebastiana Morynia, który dostał 70 tysięcy złotych grzywny z 212 za to, że na portalu telewizji Republika, kiedy on, nawet nie on napisał, nie ustalili kto napisał, ale on był redaktorem dnia odpowiedzialnym, że na portalu Republika napisali o obywatelach RP, że to jest organizacja, która broni ubeków. Ona oczywiście broni ubeków, ponieważ ona, będzie następny proces, no będzie. Ponieważ ona... Jest za przyrodzeniem emeryt. Tym, którzy... Tak, przecież to każdy wiedzą, że oni się walczyli między innymi o to, żeby przywileje emerytalne odebrane przez PiS oddać ubekom, co zresztą solidnie obecna władza obiecała i już olała te obietnice jak wszystkie inne, także pan Mazguła został jak pani Ochojska z ręką w naczyniu nocnym, bo już tam pan Kosiniak-Kamysz oznajmił, że to niestety to się nie da, bo to tak jak, z składką zdrowotną albo z tą benzyną po 5,19 to taka metafora. Ale nieważne. Za stwierdzenie prostej sprawy, że ta organizacja broni ubeków, oni tam przyszli do tego sądu, opowiadali, że oni są starymi działaczami podziemia, że to jest dla nich tak straszliwa obelga, że bronią ubeków. No i pani sędzia i pan sędzia dwa razy klepnęli 70 tysięcy złotych. Nie wiem jak państwo, ja uważam, że to jest całkiem spora suma. I że taki wyrok i to już jest prawomocny, to jest coś absolutnie skandalicznego. Jak powtarzam, to, że uciekł sędzia z Polski na Białoruś, to jest problem. Ale największym problemem są ci, co tu siedzą i Białoruś robią w sądach, bo to są po prostu białoruskie standardy. Znaczy, to są standardy z PRL-u. No, tak się zwalczało podziemną pracę. Trochę sobie redaktor nazbiera procesów. 12:45 naszym gościem Rafał Ziemkiewicz. Państwo słuchają i oglądają tej audycji dzięki naszym patronom. A propos finansowania patronów na patronite.pl/radiownet. No dobrze, opisaliśmy 212, opisaliśmy proces, ale są też inne ciekawe procesy. Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj rano udzielił wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita. I nie wiem, czy taki miał być wydźwięk tego, ale tytuł jest taki:
Plecak ewakuacyjny mam już spakowany, musimy być gotowi. No to jest... Nieprofesjonalne, nie powinienem się śmiać, znaczy, ale tak. Jest to zabawne. Znaczy w najlepszym wypadku... Akcja ewakuacja na pełnej. Uznajmy taką najmniej, że palnął pan Kosiniak bez sensu, ale to tak właśnie nawykowo, jak polityk mówi, co tam, że wszyscy tam, nie wiem, kupują w jakimś dyskoncie, o ja też tam kupuję, w życiu tam jego noga nie postała, ale to tak, no bo plecaki ewakuacyjne oczywiście, no fajnie reklamować tę ideę, że powinniśmy mieć, dobrze, tylko minister obrony narodowej, w dodatku lekarz, nawet gdyby nie był ministrem, to on mówi, że jakby wojna wybuchła, to też mam plecak spakowany, i myślę, mapkę na zaleszczyki już ma ten, czy no w tym razie to będzie inny kierunek, no przecież śmiech na sali, delikatnie mówiąc, a zarazem... Na Zgorzelec. A zarazem przypomina, no bo z tego rządu trzech ministrów, trzech ministrów pełnych, że tak powiem, czwarty? No czwarty PSL-owiec. Hetman. Ale to jest wice. Hetman jest pełny ministrem rozwoju gospodarki. Przepraszam, no to czterech pełnych. Ale ministrów. Hetmana nie liczę, bo tam gospodarki, mówimy o trzech z czterech tych głównych siepaczy rewolucji antypisowskiej. Kierwiński, Sienkiewicz, Budka, prawda, czyli czyszczenie, czyli w ogóle czyszczenie, że tak powiem, na przykład aresztowanie Wąsika i Kamińskiego, rozwalenie mediów państwowych, w wypadku Budki czyszczenie spółeczek i trzech głównych siepaczy już się ewakuuje do Brukseli. Ja się stawiałem, dlaczego czwarty? Dlaczego Bodnar się nie ewakuuje? A rozmawiałem z ludźmi dobrze poinformowanymi, to mówią, stary, no miał kandydować i już się Giertych przymierzał do resortu, ale go tam Tusk powiedział, że nie, raczej Kwiatkowski miał zostać tym. Ale potem stwierdzili, że to jednak po pierwsze trochę jest jeszcze Bodnara, dla Bodnara zadań do wykonania, po drugie to trochę już obciachowo, jak tak wszyscy uciekną i zostawią ich, jak nie przymierzając, Rysiek ten Ciamajdan zostawił i na Maderę z kobitą pojechał, prawda, tu wezwał wszystkich ludu na barykady tego, a potem... Trepy do samolotu, prawda, i z kochanką na fajny... No bo to była przerwa świąteczna, więc na Sylwestra to bym nie chciał na Maderę. Rewolucję się ogłasza, to tak. Zresztą wtedy też zapomniano, że również Schetyna pojechał na narty, ale ponieważ z własną ślubną małżonką, więc nie było w tym sensacji, ale też jakby porzucenie tych... ogłaszamy rewolucję i ją porzucamy. No dobra, ale dlaczego Bodnar nie? No to dlatego, że Bodnar ma obiecane wedle moich źródeł już, że jakby co do czego trzeba było z Polski spadać, to jest tam w tych trybunałach międzynarodowych, w judykaturze, jak to się ładnie nazywa, chociaż w Polsce ja bardziej lansuję słowo justytucja, bo ono lepiej odpowiada rzeczy, więc w tej judykaturze europejskiej będzie miał miejsce, to tam immunitet jest pewny, spokojny i to, no też, to też się uratuje. Czterech, pięciu w takim wypadku. Pięciu, ale jeszcze jest pan Śmiszek, no tak. Jeszcze jest paru Wicków, którzy też aspirują. Dwóch szefów komisji, w tym jeden ma realne szanse, z pierwszego miejsca z Łodzi pan Joński prawie na pewno mandat zabierzmy, stąd też ma plecak ewakuacyjny spakowany, ewakuacja, kierunek Bruksela. No i Kuba, to jest złoty spadochron, to jest plecak pełen złota, to trudno udźwignąć. Znaczy nie, właściwie dopiero złoto to tam na niego czeka. Natomiast proszę bardzo, to ja o panu Jońskim zapomniałem wspomnieć, że przecież to kolejny, co miał rozliczać PiS, rewolucję. To wszyscy oni są bardzo wyrywni do rozliczania PiSu, ale jakie tam brzęknie kiesą pani von der Leyen, o rany boskie, że przepraszam, widzieli państwo ten Polsat materiałowy, Polsatowski, te selfiki z tak. Von der Leyen. A to jest bardzo... Kuźwa, jaki wstyd, napisałem na Twitterze, bo tego gorzej nie można nazwać. Po prostu jak Michał Wiśniewski do remizy przyjechał i fanki popiskując, przebierając nogami, tam latają, żeby se z nim zdjęcia... Każdy jest. Chciał mieć... pani von der Leyen taki sznur szklanych paciorków każdemu. Masz, ale naści. Jeżeli naści. Donald Tusk na tej samej konferencji przed tą samą panią Ursulą stawał na baczność w progu, no to czemu się redaktor dziwi, że ministro w linijce do zdjęcia. No, właściwie ja tak mówię o tych szklanych paciorkach. Znaczy się dostali szklane paciorki, czyli że artykuł 7 został wstrzymany, chociaż się nic nie zmieniło w stanie prawnym, no, ale został wstrzymany. No, a w nagrodę, a z wdzięczności pan Tusk, jak tak stanął, ten Habacht zrobił, jak to się formalnie nazywa w regulaminie wojskowym, przynajmniej w CK Dezerterach, tak się jeszcze za tych czasów się tak nazywało, no to zadeklarował, że Polska uznaje wyższość prawa unijnego nad krajowym, chociaż jest to całkowicie sprzeczne z polską konstytucją, ale jak wiemy, konstytucja czasem jest ważna, a czasem
jest ważna tak, jak my ją rozumiemy. No dobrze, a wyjeżdżają ci ministrowie. To nie będzie może dobre porównanie, ale końcówka lalki mi się przypomina, kiedy umiera Rzecki, Ochocki wyjeżdża i jest pytanie, kto tu zostanie, i odpowiadają ci najgorsi: my, ludzi nie zabraknie. Tuskowi uciekają, najgorsi się patrzą, ale jednak sprawni, no sprawni. Nie, no nie, no nie, no to akcja w TVP, to, czy Bodnar, który jeździ po, znaczy nie ucieka, ale akurat on, ale jeździ po prokuratorach i teraz prośbą i groźbą, żeby by posłuchali tych jego mianowańców. Okay. Ale będzie ktoś lepszy od Sienkiewicza? Tam za plecami jacyś skuteczniejsi stoją. Z kim Tusk zostanie? Znaczy wysyła całą swoją starą gwardię, pamiętającą jeszcze poprzedni rząd. A kto, kto gwarantuje, że Tusk zostanie? To bardzo możliwe, że Tusk też w którymś momencie dostanie w nagrodę jakąś. Przecież w 2013 roku Tusk się przez 11 miesięcy bożył i zapowiadał, Zarzekał, że te jakieś tam plotki, że on do Brukseli, to bzdura, ja tu jestem polskim premierem, ja tu mam ważne sprawy do zrobienia i tego. Po czym nagle z dnia na dzień okazało się, jedzie do Brukseli, prawda, zostawił i kraj na pani jesieni, Kopacz i panu Komorowskiemu. Bo na jesieni nowe rozdanie będzie, czyli co, to jest no, tak, że na jesieni hop i... To jest pytanie, bo tego nie wiemy. Co, jakie są plany Donalda Tuska? Co on zamierza zrobić? Tylko być... Kosiniak z tym plecakiem ewakuacyjnym. Kosiniak jest plecakiem jak Himmelsbach z angielskim, oczywiście przysłowiowy. Natomiast ja się tak zastanawiam rzeczywiście, czy to jest projekt długofalowy, czy chodzi tylko o... Jakby całą Polskę ma czekać los telewizji polskiej. To znaczy zostanie rozpieprzona po prostu, przepraszam za dwuznacznik, i koniec. I oni sobie pojadą, oni sobie wszyscy uciekną. Zostawią frajerów, którzy nie zdążą plecaczków ewakuacyjnych wyjąć w porę i ewentualnie. A chociaż znając tam, Polska nigdy żadnego zdrajcy nie powiesiła. Paru targowiczem to powiesił motłoch warszawski, bo nikt się tego, prawda, nie zdołał żadnych wyroków na nich wydać, więc Polska jest bardzo nieudolna i mało mściwa. Także oni działają w dużym poczuciu bezkarności. Natomiast może być tak, że Polska zostanie rozwalona. Nie ma CPK, nie będzie atomu, nie będzie portu kontenerowego w Świnoujściu. Odra zostanie na długie lata zablokowana jakimiś parkami narodowymi. I właściwie wykonali swoją pracę. Mogą wracać do siebie i te szklane pacierki przebierać się w nich, tarzać nawet w Brukseli. Jest taka możliwość. Dobrze, jeszcze trochę tak... publicystycznie, bo to jest też ciekawe. Dwie informacje. Jutro będzie rekonstrukcja, poznamy nazwiska, chociaż już trochę jest przecieków. W poniedziałek prezydent przyjmie zaprzysiężę nowych. To jest jeden element, rekonstrukcja po 5 miesiącach, i druga informacja po 4 tych miesiącach rządów, 4,5. Rząd ma zdecydowanie więcej przeciwników niż zwolenników. Rządowi PiS-u dotarcie do tego momentu zajęło 4 lata. Tak, dokładnie, no. Mateuszowi Morawieckiemu 4 lata musiał rządzić, żeby mieć więcej przeciwników niż zwolenników. Tuz w 4 miesiące się dorobił większej liczby niechętnych niż chętnych. Leci szybko, rzeczywiście. I rozkład państwa jest ogromny, bo przecież to na przykład to, czego zaczęliśmy, czyli te sądy, które właściwie promują, że tak powiem, anarchię kompletną i na zasadzie partyjnych tych, że jednym wolno, drugim nie wolno, to przecież budzi reakcję jakąś. To, co robiła w pierwszych miesiącach Tusk, znaczy zniszczono powagę Sejmu, no bo jacyś nielegalni posłowie są w Sejmie, jakaś pani, która jest 461 posłów. Pan Hołownia mówi, że on olewa Trybunał Konstytucyjny, bo on ma ekspertów, którzy mu mówią, że to nie jest Trybunał Konstytucyjny i już, i nie wykonuje poleceń. Immunitety poselskie nie istnieją, bo wjazd do Ziobry i Romanowskiego, a wcześniej, prawda, aresztowanie Kamińskiego i Wąsika pokazują. Dlatego to się panowie tak starają o immunitety europejskie, bo liczą... Bo one jeszcze coś znaczy, jak rozumiem. Liczą na to, że ich ochronią, bo już pani tutaj, już wiadomo, że kto przyjdzie następny, to zrobi to samo. No już nie będzie się ochrzaniał, nie będzie się jak PiS, który się tam szczypał, kombinował, szukał jakiejś, naginał, jak tu prawo obejść tego, a to powiedział, nie ma się co szczypać, na chama robimy. I tak powiem, idziemy w kierunku, mam nadzieję, bo ja to uważam za wariant pozytywny jakiegoś polskiego Pinocheta albo polskiego Erdogana. I dobrze, bo system w Polsce już nam się kompletnie zawiesił i trzeba go zresetować. Pamiętam pańskie, twoje analizy z pierwszego rządu Tuska. Porównywałeś Tuska do Indiana Jonesa, który biegł i za nim toczyła się wielka kula i on musiał szybko zeskoczyć, zanim kula go rozgniecie. No i doskoczył. I doskoczył. Wtedy doskoczył. Teraz pewnie doskoczy, bo znaczy, nawet nie udaje, tak? Znaczy CPK i w aspekcie lotniskowym, teraz kolejowym wczoraj jest wywiad, że szybkie koleje nie będą w Polsce potrzebne, jest uwalony. Atom jest opóźniony. Znaczy tutaj nie ma jakiejś mimikry, nawet nie merytorycznej obrony. Jest po prostu mówienie
programie nie będzie niczego. Jest ważna rzecz, którą właśnie... Poza kładką pieszczonową. Nie będzie niczego i nie ma być czegoś. Wystarczy, żeby nie było niczego. No kładkę tam wzięliśmy jako pajacowanie, bo gdyby ktoś chciał naprawdę w Warszawie pomóc rowerzystom, to za 50 milionów to mógł pokazać dziesiątki miejsc, gdzie można naprawdę byłoby zrobić pożyteczne rzeczy, a kładka jest dla picu, żeby stała i żeby... Podobno zresztą... Była droższa niż most taki drogowy. Kosztowała 150 milionów, tak. A cały przekop Mierzei Wiślanej kosztował niecały miliard, więc cztery tam, nie wiem, pięć razy więcej. To także porównajmy w skalę przedsięwzięcia i koszty. Ale kładka zresztą jest niezłym symbolem, bo na razie dała efekt taki, że trudno do niej rowerem dojechać. Bo składka rowerowa, do której warszawiacy wiedzą, że tam cię rowerem bardzo trudno dojechać i zjechać z niej, się znowu zjeżdża na ulicę. Przyjeżdżają samochodami. Tak jest. I teraz pan Trzaskowski oznajmił, że trzeba w takim razie wprowadzić strefę płatnego parkowania, żeby przywalić tym, co przyjeżdżają w weekendy. Jego kładką się przespacerować. W weekendy, bo do tej pory w weekendy w Warszawie stawiano za darmo, już tak nie będzie. Tak, żeby tam przynajmniej tam przy kładce, więc po prostu szkoda, że Bareja nie żyje, bo miałby po prostu naprawdę co kręcić. Ale wracając do podstawy rzeczy, my mamy wdrukowane, że teraz jak ktoś mówi, jak ktoś ostrzega mniej lub bardziej zręcznie, prawda, o tym, że ten tuskowe Für Deutschland to nie jest takie puste oskarżenie, tylko to my mamy wdrukowane, no Drang nach Osten, jak wygląda. Jeżeli jest jakiś Hitler czy Bismarck, on ma jakiś plan, co zrobić z Polakami, zniszczyć, Hakata skolonizować, tutaj tego, a więc spodziewamy się, no i patrzymy, jest taki plan dzisiaj? No nie, nikt w Niemczech tego nie mówi, nikt tam od tego, nawet AfD nie snuje planów tego, w związku z czym to jest odbierane, no to jednak to są przesadne. Tym razem jest inaczej. Tutaj nie chodzi o to, żeby Polskę zająć, tylko to, że Polska wyrosła po prostu na konkurenta, który zaczął być groźny dla Niemiec. I chodzi o to, żeby ją obezwładnić. Punktowo. Pewne lobby coś sobie załatwią. Proszę bardzo. Mówiłem o wiatrakach, tak? Siemens miał 5 miliardów w plecy, bo za 5 miliardów wiatraków tych kretyńskich turbinek wiatrowych im zostało. Nikt tego badziewia nie chce kupować. No i Polska dostała 5 miliardów zaliczki z KPO na kupno wiatraczków. Kupiła, będzie je stawiać. To teraz się dowiaduje, że 1,6 mld rząd dozna na autka elektryczne dopłat. No, nie produkujemy autek elektrycznych. Premier Morawiecki miał taki pomysł, moim zdaniem niespecjalnie udany, ale był taki pomysł, ale teraz już go nie ma. Kupować używane. Będziemy, elektromobilność. A od kogo je będziemy kupować? No jak to od kogo? Od Szmyta. Tak, no i to, żeby on mógł kupić nowe, ponieważ wiadomo, że Chińczycy wydutkali swoich niemieckich sojuszników, ukradli im technologię, zrobili te same auta elektryczne taniej i lepiej. Znaczy, żaden problem, bo Niemcy też je robili w Chinach, więc właściwie tylko prawda, inne nabijają sygnety i kasują za to pieniądze. W związku z czym zalali świat i także Europę tymi swoimi tańszymi autami. I Niemcy mają całe składy, całe parkingi przy fabrykach pełne aut elektrycznych, których nikt nie chce kupować. No i jak raz polski rząd nie stać nas na CPK, ale na to, żeby autka elektryczne kupować, to na to się wyiskają polscy podatnicy. I takie punktowe rzeczy się... Każdy, kto ma jakiś szwindel do załatwienia, to go w Polsce załatwi. A to śmieci wywieźć, gdzieś tam wywalić. I tak zostaliśmy w tej chwili obezwładnieni po prostu, co jest starą pruską metodą, bo jak to kiedyś pisałem, nasz problem z Rosją polegał na tym, że Ruskie próbowali wprowadzić tutaj Polski swoje porządki w Polsce. Wchodzili, wprowadzali swoje porządki carskie czy komunistyczne, krwawą. A Niemcy... Potrafią się zadowolić właśnie już z tej tradycji Fryderyka Wielkiego. Oni nie muszą to wprowadzić z polskiego porządku. Oni chcą tylko, żeby to był nieporządek. A Polacy sami nieporządek sobie świetnie wytworzą, wystarczy ich tylko podpuścić i nie przeszkadzać, prawda, i wesprzeć. Był taki traktat trzech czarnych orłów w XVIII wieku przed rozbiorami, który no właśnie na tym polegał, że się przyszli rozbiorcy, zobowiązali, że przez swoje agentury tutaj będą robić wszystko w Polsce, żeby tutaj porządek nie zapanował, żeby była złota wolność, anarchia, liberum veto i tak dalej. No i mam wrażenie, że troszkę ten marionetkowy rząd, który stworzył Donald Tusk, działa według takich samych wytycznych, żeby tu się nie poprawiło, żeby Polska nie wyrosła. Przecież Polska w przyszłym roku będzie miała przekroczy bilion dolarów PKB. PKB.
stajemy się 20. gospodarką świata. No, czy Niemcy mogą żyć z tym spokojnie? Nie Niemcy jako rząd, nie Niemcy jako jakaś tam ichniejsza wierchuszka, ale tacy te niemieckie rady nadzorcze, te niemieckie zarządy, prawda? Czy oni się mogą godzić z tym, że powstanie ogromny port cargo w Warszawie i przeładunki zamiast przez Hamburg będą szły przez Świnoujście i przez CPK? No, dla Niemców to jest wyraźny spadek. Ale jeżeli wystarczy tak niewiele, żeby Polakom tylko dopomóc, żeby sami siebie zniszczyli, sami sobie podcięli skrzydła, to dlaczego Niemcy mają tego nie robić? No sam, gdyby był Niemcem, uznałbym, że głupi byłbym, gdybym nie skorzystał z takiej okazji. Operacja się udała. Pytanie na jak trochę długo? Trochę szklanych paciorków i już. No. Pytanie na jak długo, ale też pytanie, czy to jeszcze jakieś wybory będą? Tu zostawimy trzy kropki, bo Donald Tusk mówił w kampanii wyborczej, że to mogą być ostatnie wybory. I ja akurat w to wierzę, że więcej żadnych wyborów istotnych w Polsce nie będzie, bo wszystko nie będzie już w Warszawie, tylko w Brukseli się decydować, ale to jest temat... Wybory nie są jedynym sposobem zmiany władzy. I tu stawiamy trzy kropki. Rafał Ziemkiewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studio w Kurierze w samo południe. Redaktorze? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja państwu również dziękuję. Dziękuję zwłaszcza patronom. Państwo mogli tę audycję wysłuchać dzięki tym ze słuchaczy, którzy są naszymi patronami na patronite.pl/radiownet. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Do usłyszenia.